Witajcie, cześć i dzień dobry. Dzisiejszy temacik będzie dotyczył wspomagania kierownicy do pisania czujnika kąta skrętu i tego typu rzeczy, które mogą być związane ze wspomaganiem kierownicy, czyli układem EPS. Więc tak, jeżeli na taki filmik natrafiliście, myślę, że macie problem bądź chcecie sobie skalibrować czujnik właśnie skrętu, który jest. Dzisiaj posłużymy się pojazdem koreańskim, w którym zdarzają się bardzo często dziwne sytuacje, jeśli chodzi o kwestie wspomagania kierownicy, bardziej ściągania pojazdu i tak dalej w jedną stronę. I będę się chciał z Wami podzielić informacjami, na co zwrócić uwagę, jeżeli problem macie z samym wspomaganiem, bądź chcecie skalibrować sobie układ wspomagania. Bo problemy mogą być różne. Problem może być taki, że na przykład wasze wspomaganie przestaje działać, pojawiła się kontrolka EPS, którą można usunąć, nie można usunąć. Natomiast problematyczne może się zacząć coś, co może powodować usterki jakiekolwiek związane z układem wspomagania. A my nie mamy czym tego odczytać, więc tutaj sama kwestia odczytania błędu bądź wpięcia testera, który będzie miał możliwość tylko i wyłącznie skalibrowania czujnika, może być wielkim błędem. Dlaczego i kiedy? Może być sytuacja tego typu, że wasz system zapisał błąd wspomagania, znaczy generalnie może błąd z układu wspomagania, może to tak. Wy pojechaliście do kogoś, więc ktoś wam powiedział, no proszę pana, czujnik stracił, zagubił sobie kąt skrętu, bądź coś tam i tak dalej, i tak dalej. Bądź na przykład wyrobiliście jakiekolwiek zabiegi i coś tam się zrobiło niepokojącego, bądź sama usterka powstała już w samym układzie wspomagania, bo nie da się ukryć, jest to układ elektrycznego wspomagania kierownicy z silnikiem bezszczotkowym, takim BLDC, na magnesach stałych, więc tam też różne rzeczy mogą zaistnieć, może być usterka samego sterownika, MOSFETów i tak dalej, ale wszystkiego nie będziemy roztrząsali. Generalnie skupiamy się na jakiej rzeczy. Ja do tego posłużę się testerem, który tutaj widzicie przed sobą, AutoX Scanner, wykorzystam. I co mogę zrobić? Mając oczywiście urządzenie w pełni obsługujące wszystkie marki, mogę sobie wejść, przelecieć, odszukać sobie wspomaganie kierownicy czy adaptacja czujnika kąta skrętu, ale jeżeli się zdarzy jakikolwiek problem, przepraszam, po prostu zachrypłem, to sama kalibracja może się okazać zbędna bądź niepotrzebna, jeżeli problem dalej będzie istniał. Więc zaraz wam pokażę. Mogę sobie wybrać model pojazdu już z listy. Wybrać ręcznie. Przechodzę sobie dalej. No jest to... Kurczę, przepraszam, po raz kolejny. Jest to bardzo wygodna kwestia, jeżeli mamy możliwość połączenia pojazdu i mamy tester pod ręką. Jeszcze lepiej tester niezależny, który pracuje bez systemu jakiegoś Windowsa, czyli bez jakiegoś tam laptopa możemy zrobić sobie cokolwiek. Bo sytuacja może być taka, że problem się może czasem powtórzyć. Więc tutaj wybieram sobie już po wybraniu marki, mogę sobie wybrać model, wybrać rocznik i co oprócz tego będę miał na liście do wybrania, jaki to jest silnik. Europa czy ogólny? I dla wygodnych, jeżeli zrobiliśmy zmianę modułu, bądź chcemy sobie zaadaptować sam układ czujnika kąta skrętu, ten, który jest zamontowany w układzie kierowania z kierownicy, no to dla wygodnych wchodzimy, klik robimy, ale problem się robi taki, jeżeli zdarzyła się usterka z układu skrętu, no to wierzcie mi, że to jest układ, który odpowiada za bezpieczeństwo jazdy, więc tutaj nie idźcie na piechotę, chyba że wiecie, że wszystko było sprawne,
to wtedy tak, ale jeżeli problem pojawił się z układu wspomagania kierownicy, to pasuje zrobić testy i odczyty, wiedzieć, co ten układ chce nam przekazać, jakie informacje. Więc ja nie będę w tym momencie korzystał z tego, czyli nie będę przechodził dla tych, którzy chcą iść na skróty i jak najszybciej po prostu zrobić robotę, wypuścić gościa, klienta i po prostu jedź, gościu, masz zrobione, a potem się bujaj, jak coś się gdzieś tam wydarzy. Pasuje zrobić to tak, jak książka pisze, żeby to miało ręce i nogi. Więc ja wybieram sobie Hyundai'a, bo kryje się moja kijanka pod Hyundai'em. Będę powtarzał to po raz kolejny pod kolejnym filmem, ponieważ powiek pojazd mam z 2008 roku, a jeżeli ktoś by miał coś młodszego, jakąś zakałę, chciał się jej pozbyć, to proszę mi dać znać w komentarzach. Może się dogadamy i go po prostu wezmę. Nie to, że w prezencie, nie, żeby nie było potem. Tylko tak mówię ogólnie. Bo nie wypada, żebym z starymi samochodami się dzielił informacjami, bo ludzie kupują coraz nowsze. Przechodzę sobie rocznikowo, przechodzę sobie modelowo. TCI jest to model, który skrywa pod sobą CRDI, więc tak to właśnie wygląda. Przechodzę dalej. Mogę sobie wybrać Europę albo ogólne, więc ja wybieram sobie Europę. Co mnie interesuje na przykład gdzieś tam dalej, choć wiem, że te samochody jeżdżą po całym świecie. Mogę sobie wybrać automatyczne skanowanie, ale nas to bardzo nie interesuje, więc w tym momencie musimy przejść do samego układu wspomagania kierownicy. No i tu jest już ważne, by tester, którym będziemy robili, miał możliwość odczytania bloków pomiarowych samego układu kierowniczego, czyli tego modułu wspomagania, który jest zintegrowany z silnikiem, czyli moduł, silnik, kawałek korpusu i tak dalej. Mamy funkcje specjalne. W funkcjach specjalnych oczywiście tam jest kalibracja, ale w tym momencie byłoby głupotą, gdybym wszedł w kalibrację i Wam pokazał coś, co nie powinienem pokazać, a obiecał, że pokażę, co powinniśmy sprawdzić. Więc tak, pasuje, żebyśmy zaznaczyli sobie wszystko, bo tak naprawdę dla ekspertyzy, czy to będzie właściciel pojazdu, czy to będzie mechanik, myślę, że wartoby, żeby skorzystał z takich rzeczy. Chyba, że ktoś już to wie, więc tego tematu nie będę poruszał. Ale czasem jest tak, że ktoś ma tester, bo sobie go zakupił, ale nie wie, co z tym zrobić. Już pominę kwestię, że zakup jakiegoś urządzenia to zawsze rodzi jakiekolwiek i budzi pytania, jaką wersję kupić. Czy wykupić sobie jedną markę, czy wykupić sobie kilka marek. No jeżeli na przykład, ja Wam przykładowo, żeby Was nie zatrzymywać, ale powiem przykład. Jeżeli macie jeden pojazd, z którym myślicie, że się nie będziecie rozstawali i tak kiedyś zmienicie go. Jeżeli kupicie taką samą markę, a macie jedną markę wykupioną tylko, no to Wam chwała. Ale przyjmijmy założenie, że Wasza żona ma inny pojazd, inną markę. Wasze dziecko za jakiś czas, czy już ma powiedzmy jakąś tam inną markę, no to już zobaczcie. Wy, żona, dziecko, macie trzy różne marki pojazdu na podwórku, więc wykupywanie każdej marki oddzielnie, no ja uważam, że byłoby naprawdę głupotą. Tym bardziej, że nikt się do samochodu nie powinien przywiązywać. Zmiany są zalecane. Natomiast rzecz jest jaka? No przyjdzie Wam sąsiadka, którą będziecie chcieli pozytywnie, powiedzmy, no nie załatwić, żeby to źle nie zabrzmiało, ale będziecie chcieli zabłysnąć. Przyjdzie, powie: sąsiad, coś mi się tam zaświeciło, miałbyś możliwość odczytania? No, nie, sąsiadko, ja nie dam rady. No i zaczynają się klocki, nie? Lepiej zabłysnąć i wiedzieć, z czym się ma do czynienia, jak wypadnie, nie? Ale to tak na marginesie. Dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Co nas bardzo interesuje w naszej kwestii? Interesuje nas po raz kolejny, co powtarzam pod wieloma filmami, napięcie zasilające, jakie jest, jest bardzo ważne. To jest napięcie, które jest obserwowane i monitorowane przez system wspomagania, czyli moduł, w którym my jesteśmy. Więcej nie jesteśmy w stanie zrobić nic, bo będziemy musieli zapalić pojazd, więc go zaraz zapalimy. I teraz będę poruszał już bardzo ważne kwestie, które należy poruszyć. Biorę coś sobie do pokazania. I teraz tak. Jeżeli napięcie zasilające wasze będzie na przykład
nie 14 przekraczające, tylko macie przykładowo napięcie 12-11, to wierzcie mi, że wasze wspomaganie działało nie będzie, bądź będzie miało tryb ograniczony, wyłączało się będzie, bądź coś tam innego się będzie działo niepokojącego. Dlaczego? Dlatego, że to jest układ, który pobiera bardzo duży prąd, jeśli chodzi o kwestie pracy, i to napięcie jest bardzo ważnym atutem do włączenia układu wspomagania, więc wspomaganie zaczyna działać, jeżeli w samochodzie w instalacji pojazdu napięcie wzrasta do góry, czyli alternator zaczął działać. Jest to bardzo ważne, na to zwracajcie uwagę. Moment docelowy kierownicy pojawia się w momencie, jak my kręcimy kierownicę, prawda? Czyli jaką siłą nasz układ wspomagania zaczyna nam pomagać. On powinien równomiernie pomagać, więc ta siła tutaj, która jest podana w tym momencie, nie kręcę kierownicą, jest 0 i będzie 0. W następnej rubryce co mamy? Mamy czujnik kąta skrętu i tutaj rzecz jest jaka? Czasem może się okazać tak, że wasz moduł wspomagania, oczywiście pominąłem pewną kwestię bardzo ważną. Nie wszedłem, by odczytać błędy, zakładając oczywiście, że wy tych błędów nie macie, bądź odczytaliście i wy już wiecie, ale w układzie, jeżeli... Może inaczej, kurczę, pokażę wam to, żeby to miało ręce i nogi. Odczyt kodów błędów, jest brak błędów, więc tutaj tematu nie poruszamy i tutaj dlatego nie wszedłem dalej w te błędy, bo nie miałbym wam co pokazać, blem. Dobra, przechodzimy dalej tak jak mieliśmy to rozpoczęte. Napięcie akumulatora mamy moment obrotowy, więc mamy tak, teraz mamy czujnik kąta skrętu. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić czujnik kąta skrętu, on powinien wam płynnie działać. W tym momencie jest minus 2,80, czyli kierownica powinna być delikatnie przekręcona w lewo. Jeżeli ja będę kręcił w prawą stronę, kierownica zaczyna iść na plus i w tym momencie ja sobie obserwuję i widzę, że ten kąt faktycznie się zmienia. I on ma się zmieniać, pamiętajcie, on ma się zmieniać. Tak samo jak mniej więcej moment obrotowy kierownicy powinien być zachowany stały, jeżeli wy robicie stały ruch jednostajny, on nie powinien się mniej więcej zmieniać, oprócz samego kąta skrętu. Więc tutaj musicie sobie sprawdzić, czy faktycznie ten kąt wasz jest, ewentualnie zerknąć sobie na kierownicę wizualnie, czy ona po ustawieniu prosto, tak jak naprawdę jest prosto, czy faktycznie jest kątem zerowym. Tak jak w tym momencie ja ustawiłem, tak strzeliłem mniej więcej, prawda, minimalnie, że ona jest, tutaj już jest oczywiście po przecinku, także zero już mamy z przodu, przyjmiemy, że kierownica jest prosto, ale rzecz jest jaka, na przykład w tym pojeździe odchyłka czujnika, takiego kalibrowanego czujnika skrętu jest zapisana jako 3 stopnie i te 3 stopnie, bo czujnik kąta skrętu jest podawany oczywiście w stopniach. Ten czujnik został zapisany jako przestawiony, czyli gdy ustawimy kierownicę w tym momencie, jeżeli ja bym ustawił na minus 3, to ten kąt będzie się zgadzał z faktycznym kątem skrętu, jaki powinien w tym pojeździe być. Ja już wiem osobiście, że kierownica jest o jeden ząbek gdzieś pomylona w układzie i ja ustawiam sobie kierownicę na wprost i ją kalibruję, ale po jeździe na podstawie czujników, które są zamontowane w układzie hamulców, czyli czy mamy układ ESP, czy mamy układ ABS-u, tam są 4 czujniki, które sobie zliczają prędkość pojazdu i czujniki zapisały sobie, że ja powinienem tu mieć 0, a w moim przypadku jest minus 3, czyli kierownica minimalnie jest przekręcona względem układu. Ja sobie skalibrowałem go jako 0. W tym momencie przyjmijmy założenie, że jest jako 0 skalibrowane, ale według czujnika faktycznie kąta skrętu, czyli tego jego punktu zerowego wewnętrznego, jest on przestawiony o 3 stopnie, co świadczy o tym, że gdzieś ten ząbek jest pomylony na układzie kierowniczym. Coś jest nie tak, ale tego nie będę dzisiaj poruszał, dlatego że skoro pojazd
mieści się w granicy i nie ściąga w żadną stronę po skalibrowaniu, no to szkoda go ruszać. Gdyby ten kąt był większy, myślę, że zaczęłyby się schody, bo on dążyłby przez cały czas do ustawienia kąta zerowego, czyli tego, co zapisał sobie w dłuższej kwestii pracy, czyli jazdy na podstawie czujników prędkości kół. Przechodzimy dalej. Tu już wiecie, że kierownica jest pomylona. To nie wyjdzie na dzień dobry, to wyjdzie dopiero po jeździe, ale wychodzi. W każdym bądź razie czujnik kąta skrętu mamy, więc jeżeli będziemy kalibrowali, to będzie bardzo ważne to, żeby nasza kierownica przestawiona i ustawiona była idealnie na zero. Przyjmę założenie, że wy macie nic nie pomylone w układzie i wasza kierownica jest założona tak, jak książka pisze. Widzicie, to jest nie... Ja próbuję w tym momencie ustawić sobie, bo to będzie później nam potrzebne, by ta kierownica była faktycznie idealnie prościutko. Ale wierzcie mi, że po przecinku w tym momencie, można powiedzieć, jest prawie idealnie. Bardzo nie ma możliwości, żeby już te 0,2 stopnia przestawić kierownicę. Nie jest niemożliwe, ale wiadomo, jak to bywa. Przechodzimy dalej. Co tutaj mamy, co nas powinno interesować? Prędkość obrotu kierownicy, czyli ile stopni na sekundę, jeżeli będziemy kręcili, będzie się zmieniało. To jest parametr, który nas bardzo nie interesuje, jeśli chodzi o kwestię kalibracji. Natomiast na podstawie tych parametrów, które ja wam pokazuję, będziecie w stanie stwierdzić, czy wasz układ wspomagania, czyli moduł z silnikiem, jest prawidłowy. Przesunę sobie listę, byśmy mieli to, co nas bardzo interesuje. Więc tak, napięcie wiedzieliśmy, że jest prawidłowe, jest ładowanie. W tym momencie prąd silnika, to jest jakiś błąd pomiarowy, że jest minus 1. One wiadomo, że one prądu nie dają, one tylko pobierają. Natomiast rzecz jest jaka? Docelowy prąd silnika jest w tym momencie, no przyjmijmy minus 1, śmieszny parametr, ale za chwilę pojawi się 0. I ten sam parametr powinien być na prądzie silnika podany faktycznym, bo to jest docelowy, czyli zakładany, wyliczony z napięcia zasilającego. A jeżeli prąd silnika pobierany, czyli względem aktualnego, znaczy prąd, może inaczej, jeżeli prąd silnika będzie względem docelowego zakładanego dużo się różniący, to będzie świadczyło, że macie problem z ciężko pracującą kierownicą, przyjmując założenie, że silnik jest jeszcze w porządku, ale to zaraz przejdziemy dalej. Generalnie rzecz jest jaka? Jeżeli układ będzie zatarty, to wtedy prąd wyliczony będzie na przykład 2 ampery, a docelowy to jest prąd zakładany, który powinien być, a ten prąd faktyczny, bo tutaj jest troszkę tak nie inaczej opisany, ale my wiemy, o co chodzi. Ten prąd musi się zgadzać z tym. Jeżeli on będzie dużo większy, to będzie świadczyło o tym, że macie problem z układem kierowniczym, gdzieś coś jest zatarte, gdzieś coś jest przytarte. Tak to właśnie wygląda. Natomiast lecimy sobie dalej. Docelowy moment obrotowy silnika, no to jest ta siła, która była. Czyli na tej podstawie możemy sobie tutaj równie dobrze zwrócić uwagę, bo tam mieliśmy moment obrotowy silnika i docelowy moment obrotowy silnika. Czyli to jest to samo. Jeżeli wasza kierownica będzie chodziła ciężej, coś tam z układu kierowniczego będzie zatarte na przykład, to ten moment obrotowy już będzie zupełnie wyższy. Więc przechodzimy sobie dalej. Tu mamy takie dwie kwestie. Zdarzyć się może wam, że temperatura z EQ, to co jest podane, temperatura samego układu wspomagania, czyli tego modułu, będzie wyższa niż mniej więcej temperatura silnika. Temperatura silnika jest zawsze wyższa, bo silniczek, wiadomo, że on jest w pracy, czyli w układzie pracy, gdzie się kręci w jedną czy w drugą stronę, więc temperatura jego będzie wyższa zawsze, niewiele, ale będzie. Natomiast jeżeli by się okazało, że temperatura waszego sterownika, tu jest opisane jako EQ, ale tu jest oczywiście EQ, chodzi o moduł wspomagania. Jeżeli ta temperatura będzie dużo wyższa, czyli na przykład wzrośnie i ona będzie miała 50 stopni, wiadomo, że jednocześnie tym samym korpusem temperatura silnika się podwyższy, ale tu będzie bardzo informacja dużo znacząca dla nas. Oczywiście pominę kwestię upału, że wysiądziecie do samochodu,
gdzie nie można nic dotknąć, bo stał na słońcu i będziecie chcieli zobaczyć, jaka tam temperatura jest sterownika, nie? No ale takiej kwestii nie poruszamy, bo liczę chyba, że podchodzicie z rozsądkiem. Więc jeżeli tu wysoka jest temperatura, a macie problem z układem wspomagania, to świadczyć może o jednej rzeczy, że MOSFETy w sterowniku, które są, są uszkodzone, bądź powiedzmy sam układ, który już zaczyna pobierać duży prąd, powoduje to, że ta temperatura wzrasta. Więc jeżeli temperatura prądu silnika będzie wysoka, wiadomo, że ta temperatura sterownika będzie również wysoka, bo to on się steruje silnikiem. Ale jeżeli temperatura jest niska, to świadczy o tym, że MOSFETy już mogą mieć jakiś problem, bo wiadomo, że ta temperatura będzie związana z temperaturą, może nie z temperaturą, jak z prądem silnika, żebym wam trochę nie zagmatwał, ale wiadomo, że musicie zrozumieć, że jeżeli silnik pobiera duży prąd, to sterownik będzie również produkował większą temperaturę, prawda, czy on się będzie bardziej nagrzewał. I następna rzecz, do której przechodzimy, procent zmniejszenia. To co, o co to chodzi z procentem zmniejszenia? Procent zmniejszenia wspomagania różni się w zależności od tego, jaką prędkością porusza się pojazd. W tym momencie prędkość pojazdu jest 0. Gdybyśmy zaczęli pojazdem jechać, to ten procent zmniejszenia będzie się jednocześnie zmniejszał. Czyli im szybciej jedziemy, tym wspomaganie mniej działa. Działa to na tej zasadzie, że my na postoju nawracając kierownicę kręcimy sobie palcem leciutko, a tego nie możemy wykonać podczas jazdy jadąc, bo gdyby tak było, że mamy podczas jazdy 100%, to w ten czas no niestety moglibyśmy samochód gdzieś tam niepotrzebnie wyprowadzić z toru jazdy, bo zbyt lekko kierownica by się kręciła, więc ona musi być bardziej usztywniona. Także tu jest to prawidłowe działanie. 100% na postoju. Dlatego teścik możecie sobie zrobić, tylko nie róbcie sobie sami, tylko z kimś. Czyli ktoś wam siada, jedziecie i wtedy widzicie, że im szybsza, im wyższa jest temperatura pojazdu, tym procent zmniejszenia wspomagania jest mniejszy. Czy więcej coś mamy? Stan pojazdu, prędkości 0. No bo skąd może być więcej, nie? I jest jeszcze jedna informacja taka. Stan wskaźnika czujnika. Czujnika kąta skrętu jest załączona. Stan roboczy silnika jest działanie, czyli on w tym momencie widzi, że sobie działa. To są już parametry, które taka amplituda bardziej mniej nas interesują. I tu jest jeszcze jedna rzecz, która jest dla nas jako informacja. Stan czujnika kalibracji, że czujnik został skalibrowany i przyuczony. To jest informacja, że on faktycznie jest i na tym chyba będzie koniec parametrów, dokładnie tak. Więc już będziecie wiedzieli na podstawie tych parametrów, co sobie zdiagnozować, co może powodować problem w waszym układzie. Ale jeżeli chodzi o kwestię kalibracji, to już przechodzimy sobie w funkcje specjalne. I w funkcjach specjalnych robimy sobie, rozpoznawanie nas nie interesuje, ponieważ nie wymienialiśmy modułu, przyjmuję założenie, że nie, ale robimy sobie kalibrację. No i ona oczywiście informuje, że to jest do kalibracji czujnika, kąta skrętu, jeżeli jesteśmy gotowi, naciśnijmy OK, więc naciskamy OK. No i teraz warunkiem bardzo ważnym jest to, by silnik był załączony, ustawiona kierownica na wprost, bo czujnik musi zostać skalibrowany już w tej pozycji takiej zerowej, czyli jeżeli wiemy, że ten samochód ma w tym momencie 0, przyjmijmy 0,0, czyli to ten stopień taki zerowy, w którym kierownica powinna się znajdować do jazdy na wprost, w ten czas możemy sobie przejść dalej. On oczywiście drugi etap nas informuje, zainicjował i on w tym momencie podaje kolejną informację. Nie każdy tester podaje tą informację. Przed ponownym załączeniem zapłonu odczekać 15 sekund. Należy, by sobie te wartości zapisał sterownik. Proszę czekać, kalibracja przeszła. Czyli ja w tym momencie sobie wyłączę zapłon i powinienem odczekać 15 sekund, nim zapłon ponownie załączę, by sobie ten kąt zapisał. Także jeżeli wam
pomogłem i wytłumaczyłem pewne kwestie, ponieważ rozpisujecie czasem do mnie różne rzeczy, a wierzcie mi, że nie jest łatwo odpowiadać pisemnie na pytania, które niekiedy, no kurczę, encyklopedie by zajmowały. To i tak nie wszystko tutaj rozłożyliśmy na czynniki pierwsze, ale myślę, że już potrafiłem wam tym wytłumaczyć. A jak macie problemy, tradycyjnie oczywiście piszcie, będę się starał wam pomóc, co tam będzie potrzeba. Nie z każdym pojazdem miałem styczność, musicie sobie zdawać taką sprawę, ale to, co mogę, to z wami się dzielę, by wam pomagać. Także póki co trzymajcie się, do zobaczenia w komentarzach, do zobaczenia w jakimś tam następnym filmie. A, mam taką prośbę do tych, którzy wytrwali. Szukam kogoś, kto mi zrobi taką ładną wejściówkę na filmie, taką, kurczę... Sami widzicie, jakie jest intro u mnie wprowadzone. Chciałbym zmienić coś tam, także jeżeli ktoś chciałby ze mną jakąś współpracę nawiązać, a będzie w stanie zrobić mi jakąś fajną tą taką demówkę na początek, będę bardzo wdzięczny, dźwięczny. Jakoś myślę, że to odrobię, czy jak będzie potrzeba, to oczywiście sfinalizujemy temat. To tak na marginesie do tych, którzy pozostali na końcu filmu, a wiem, że niewielu pozostało, bo... W większości to jest tak, jak ktoś tam oglądał filmik, coś tam zobaczył, rozczytał, teraz już wiem i poleciał, wyłączył. Także widzicie, tak to niestety bywa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.